Cześć, witam. Siedzę sobie wprawdzie nie pod gruszą, ale na moim tarasie, no i się taki relaksik z książką. Ale oprócz książki relaksuję się też w inny sposób, na przykład spożywając owoce i warzywa, teraz które się pojawiają, oraz tu pokazuję pustą miskę, bo jej w niej niczego nie ma, ale przed chwilą były pierogi z owocami, a dokładnie z truskawkami i czereśniami. I w tytule jest takie słowo rekord. No i moje pytanie jest takie. Pakiecik z książkami, które zaraz pokażę, otrzyma ta osoba, która napisze, ile za jednym zasiadem zjadła pierogów z owocami. I jakie to były owoce i dlaczego właśnie te. A więc rekordzista otrzyma taki pakiecik. 1000 lat chleba. Chleb. Pieczenie chleba na wiele sposobów. Oraz dania specjalne na różne okazje. Oczywiście ten pakiecik się powiększy o książki nie tylko związane z gotowaniem i smakowaniem, ale jakaś fabuła też będzie. A więc pytanie, ile to pierogów zjadacie podczas jednego posiedzenia? Pierogów oczywiście z owocami. I to będzie ten cudowny właśnie pakiecik. A ja wracam do relaksu z książką. Na początek kryminały. Oto pierwszy z nich. Nosi tytuł Sanatorium Sarah Price. Absolutnie wyjątkowy gotycki thriller i takie tam różne. Więc autorka jest Angielką, ale mieszka też w Szwajcarii. Ja sobie nazwałam ten kryminał swoimi słowami morderstwa na Czarodziejskiej Górze, czy w Czarodziejskiej Górze. Bo jesteśmy w Szwajcarii, zima, sanatorium położone w górach. Kiedyś było to sanatorium, przed wojną i w czasie wojny, a teraz zostało przerobione na ekskluzywny hotel, spa i takie różne. I tam przybywa bohaterka naszej opowieści, która jest Ellen Warner, która pracuje w angielskiej policji i co? I przybywa na zaproszenie brata, z którym jest, powiedzmy, skonfliktowana od lat. Nie wiadomo dlaczego, ze swoim narzeczonym przybywają do tego właśnie super ekskluzyw. No i co? I morderstwa się pojawiają oczywiście. Bohaterka śledzi mordercę, morderców, a przede wszystkim odkrywa tajemniczą komnatę, w której znajduje dowody na to, że w czasie II wojny światowej był tu szpital psychiatryczny, sanatorium psychiatryczne, w którym na kobietach z Niemiec i z całej Europy dokonywano oczywiście eksperymentów medycznych, eksperymentów na ich psychice. Komu więc zależy na tym, żeby przypomnieć tę historię, zabijając współcześnie właśnie tam hotelu i tam. Klimat jest, zima, a więc na lato jak znalazł. Polecam więc kryminał Sanatorium Sarah Price. Najważniejsza, znaczy puentka jest. Otóż kiedy bohaterce się wydaje, że już wszystko poukładane, że już morderca z osadzony, odkryta cała tajemnica, no to my na ostatniej stronie mamy scenę, w której jakiś typ śledzi naszą bohaterkę, uśmiechając się ironicznie. Wiecie, co to znaczy? To znaczy ten siekacz do lodu jeszcze nie do końca został, że tak powiem, uziemiony. Polecam Sanatorium Sarah Price. Angielski. Co tu mam? A, Szwecja. Szwecja. Joakim Palmqvist. Szwecja. Na tropie mordercy. Historia prywatnego śledztwa, które wstrząsnęło Szwecją. Ekscytujący reportaż kryminalny. No tak. 31 sierpnia 2012 roku znika bez śladu szwedzki milioner, Goran i tak dalej. Policję zaprasza córka, no i że wszyscy szukają, ciała nie ma, a zaczyna to intrygować pewną dziewczynę, która jest
prowadzi taką grupę poszukiwawczą. Kiedy ktoś zaginie, jakaś osoba, to oni się organizują i poszukują. No i kto, co, gdzie i dlaczego naszego Gorana z tego świata właśnie zlikwidował. A więc szwedzki kryminał, bardzo dobry, polecam, intryga jest. Na tropie mordercy, historia prywatnego śledztwa. Jeżeli będę teraz mówiła głośno, a wy słyszycie kosiarki, no to już się domyślacie, że jest sobota. Wszyscy wyszli, żeby kosić trawę, maltretować ją jak najbardziej, bo no, trawnik musi być. To jest Szwecja. I teraz trzeci kryminał. Pokażę wam okładkę, a kiedy zobaczycie te róże, tę wspaniałą zastawę, to już wiecie, w jakim kraju jesteśmy. Jesteśmy w Wielkiej Brytanii. Książka nosi tytuł Bez szwanku. Napisała ją Pippa East i tytuł jest taki: grające radio, nakryty stół, muchy i trup na kanapie. Ta Pippa, czyli Filipa East, stworzyła bardzo ciekawą intrygę. Otóż bohaterką jest i osobą, która poszukuje prawdy, jest Jane. Jane zarządza wieloma budynkami. Jest administratorką wielu budynków, no i kontroluje, czy lokatorzy płacą czynsz. I zauważa, że jedna z nich, niejaka Sara Jones, tego czynszu od kilku miesięcy nie płaci. Dlatego wraz z prokuratorem, policją wchodzą siłowo do mieszkania Sary, które wynajmuje, no i tam zastają to, o czym już przeczytałam. Grające radio, nakryty stół, muchy i trupa na kanapie. I jest teraz intryga i zagadka. A dlaczego trup? Kto zabił lokatorka? Może ona sama? Intrygująca, intrygująca intryga. Także naprawdę polecam. Na relaksik z książką Bez szwanku Filipa East, grające radio, nakryty stół, muchy i trup na kanapie. A propos jeszcze angielskich seriali, to namiętnie oglądałam i oglądam, jak to było, Śmierć pod palmami. A teraz jest nowy serial w BBC First pod tytułem Śmierć z dala od palm. Ulubiony mój inspektor Goodman wraz ze swoją narzeczoną przenoszą się na angielską prowincję i okazuje się, że tam też inspektor ma co robić, tak samo jak był ciągle zajęty pod palmami, a więc polecam serial z morderstwa z dala od palm w BBC First. Dobrze. No i co? No i teraz tak, czas wycieczkowy jest, już to pokazywałam, tę intrygującą czerwoną okładkę, czyli Paryż, czyli magia kina i miasta, napisana przez Michała Bąka. Michał Bąk mieszka sobie w Paryżu, no i postanowił pójść śladami, tropem kilku filmów. Takich filmów jak na przykład Kod da Vinci, Dzwonnik z Notre Dame, Królowa Margot, Maria Antonina i Danton, Upiór w operze, Hugo i jego wynalazek, O północy w Paryżu, Ostatnie metro i bękarty wojny, Marzyciele, Nienawiść i nietykalni, Trzy kolory, tu chodzi o biały, Przed zachodem słońca i inne filmy, Zakochany Paryż, Nie tylko diabeł ubiera się w Paryżu i Amelia. No i co? No i idziemy tropami tych filmów, bardzo szeroko omawia kontekst, na przykład dowiadujemy się o północy w Paryżu, tam był Hemingway, do których knajp chodził i w ogóle poznajemy życie Paryża. Zdradza nam też tajemnice filmowe, w którym filmie inne miasto udaje Paryż, ponieważ jest taka zagwozdka. Otóż, kto chce sfilmować na przykład Louvre, a dokładnie tę wieżę szklaną przed Louvrem, musi ciężkie pieniądze płacić temu tam projektantowi tej wieży, bo on ma prawa do tej swojej budowli przez tam 50-70 lat, więc trzeba płacić jemu ciężkie pieniądze. Natomiast, co jeszcze? No, o historii Paryża, o tym wszystkim, crème brûlée, jak się tutaj w Amelii pojawia, Polacy w Paryżu, czyli kto oprócz Kieślowskiego tutaj pracował, a więc polecam książkę.
Warto czytać o Paryżu, bo jak wiecie, w całej Francji, w Paryżu teraz jest niezbyt bezpiecznie, dlatego może lepiej się przenieść do Francji właśnie czytelniczą drogą. Michał Bąk, filmowy Paryż, czyli magia kina i miasta. Już powiedziałam, że nigdy nie byłam w Paryżu, ale z filmów i książek, filmy i książki tworzą faktycznie obraz taki magicznego Paryża. Paryża też luksusowego, ale my też mamy swój luksus, a właściwie mieliśmy. I tutaj tak sobie przeczytałam książkę Cezarego Łazarewicza, 6 pięter luksusu. Przerywana historia domu braci Jabłkowskich. Braci, którzy stworzyli pierwszy dom wysyłkowy w Warszawie. 6 pięter, tak wyglądał budynek przedwojenny. O, to były, są wnętrza z tymi witrażami. Przepiękna książka. Znaczy przepiękna, interesująca. Co tam oni walczyli o odzyskanie praw do tego domu. Nie wiem, jak tam jest dzisiaj, czy on funkcjonuje. Proszę tych warszawiaków, żeby powiedzieli, czy nadal istnieje ten dom towarowy, czy też coś innego w tym miejscu. Ale a propos 6 pięter luksusu, to chyba nikt nie przebije, nie wiem jak tam, luksusu Galeria Lafayette w Paryżu. Galeria Lafayette w Paryżu. No tu dopiero jest luksus. To znaczy, autor tak pisze. Paryżanie, proszę o głos. Jak tam z luksusem w Galerii Lafayette? Możecie pisać po francusku, je comprends. A więc 6 pięter luksusu. No i na koniec książka, przy której zrelaksowałam się setnie. Ubawiłam się setnie. No humor jest angielski, więc trzeba na to wziąć poprawkę. Książka nosi tytuł Co się stało, Margot? Napisana przez Margaret Darrell. Kiedy pokazywałam w zakupach, mówiłam, że to jest siostra tych Darrellów z Korfu, a przede wszystkim dwóch braci, Lorenza i Geralda. Tak, Gerald pisał o tej swojej rodzinie, a przede wszystkim o zwierzętach, które uwielbiał gromadzić. Wyrósł na zoologa i... No i właśnie tu nasza Margot wróciła z dwoma synami do Wielkiej Brytanii, do Anglii. Jest rok 1935, no i co zrobić ma matka po rozwodzie? Jak zarabiać? No i rodzina wpadła na pomysł, a tam jedna ciotka, żeby Margot założyła pensjonat. A w tym oczywiście miał to być pensjonat na poziomie. Wszyscy mówili na poziomie. No oczywiście na angielskim poziomie. Więc nie byle kto miał zamieszkać w pensjonacie, tylko wybrańcy wybrani. No i tacy wybrańcy wybrani się pojawiają w pensjonacie. Oczywiście jest to galeria ekscentrycznych postaci, tak jak na przykład Edward, malarz, który pragnie wynająć jeden pokój w pensjonacie Margot, żeby zmienić go w swoją pracownię malarską, a będzie malował nagie postaci, nagusów kobiecych i męskich, ponieważ nagość powinna, no, Edward zresztą staje się prawą ręką Margot. Jej dwaj synowie, którzy też, no, mają swoje za uszami, a mają tam 11 czy 12 lat, a także pies podarowany przez brata Leslie'ego. Pies, który podnosi nogę wszędzie, gdzie tylko chce, a zwłaszcza w pensjonacie Margot. Pani Williams ze swoim tłuściochowatym synem Nelsonem i inni bohaterowie czy mieszkańcy tego pensjonatu. Naprawdę relaksik wspaniały, relaksik w duchu Hotelu Zacisze z Johnem Cleese'em, jeżeli ktoś oglądał, a jeżeli nie, to proszę, żebyście nadrobili, bo naprawdę warto. Wtedy przeczytałam, że prawdziwa Margot zmarła mając 87 lat w 2007 roku. Prawdziwa Margot złożyła podanie o pracę na greckim statku wycieczkowym płynącym na Karaiby, zobaczywszy ogłoszenie w gazecie. A więc pracowała na statku właśnie wycieczkowcu greckim. Czyli co? Polecam Margot. Naprawdę można się świetnie ubawić. Relaksik jest. A przy okazji
Można doczytać, czy wrócić do książek braci Darrellów, a zwłaszcza te o zwierzętach, no są naprawdę relaksujące. Przypominam więc o nagrodzie dla tego, kto wskaże, ile pierogów zjada za jednym zasiadem, z jakimi owocami i dlaczego właśnie z tymi. No i w ogóle, jak się latem relaksujecie, nie tylko książkowo, ale książki możecie mi podpowiadać. Tyle o moim relaksie, tu mi dyndają, jak wiecie, co to jest. W takim razie co? No, do zobaczenia!